Hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku z teorii pytań widzów na temat FNAF, więc już zaczynajmy. Pierwsze pytanie od Jakuba. Po co w drugiej części są nowe animatroniki, skoro restauracja jest zamknięta? Po incydentach, które wydarzyły się w poprzednich lokalizacjach, od pewnego momentu zaczęła funkcjonować lokalizacja z FNAF 2 z tej animatronikami, a animatroniki, które zostały powiązane z incydentem z Freddy Fazbear's Pizza, zostały zamknięte. Choć było w planach, aby naprawić te animatroniki i żeby znowu grały na scenie właśnie w tej lokalizacji, to niestety również z tego zrezygnowano. A jeszcze wcześniej chcieli osobno naprawić Foxy'ego, ale też również z tego zrezygnowano i dlatego we FNAF 2 na scenie pojawiały się tylko toy animatroniki, aż do incydentu z ugryzieniem w 1987, po którym incydencie prawdopodobnie lokalizacja z FNAF 2 zostaje zamknięta. Kolejna tym razem teoria od Gabrysa. Skoro we FNAF 2 Wither animatroniki mają guziki, a we FNAF 1 nie, albo FNAF 1 jest koszmarem, albo FNAF 2 pozdrawiam. Ja również pozdrawiam i zarówno FNAF 1 jak i FNAF 2 nie są koszmarami. A jeśli chodzi o budowę kostiumów animatroników, prawdopodobnie po zamknięciu lokalizacji z FNAF 2 i kiedy otworzyli lokalizację z FNAF 1, wygląd animatroników podczas naprawy został całkowicie zmieniony i dlatego całkowicie inaczej wyglądają we FNAF 2 i we FNAF 1. Kolejne pytanie od Takona. Co się stało z tymi animatronikami po zamknięciu drugiej pizzerii? Były rozbierane? Gdzie je trzymali? Pudełko, które znajduje się w FNAF 3, jasno przekazuje nam to, że tej animatroniki po zamknięciu lokalizacji z FNAF 2 nie czekało nic innego niż rozbiórka. I we FNAF 3 w pudełku możemy zobaczyć różne części zarówno z tej animatroników, jak i podstawowej czwórki animatroników. Kolejne pytanie od Big Alpaka. A we FNAF 3, jaki Freddy przechodzi przez korytarz i jakie siedzi obok nas, jak patrzymy się na drzwi, czyli ten easter egg. I wytłumaczysz to? A, i cię pozdrawiam i lektorkę, która nic nie mówiła przez półtorej roku. Pozdrawiam. Ja również cię pozdrawiam i na samym wstępie lektorki już nie ma tak długo, a to dlatego, bo już dawno zrezygnowała z uczestniczenia w tej serii, ale przekażę jej pozdrowienia i również pozdrawiam. A teraz skupmy się na pytaniu. Za szybą we FNAF 3 przechodzi nie kto inny, jak Golden Freddy. Nadmaska tego fantoma bardzo podobnie wygląda do maski Golden Freddy'ego z FNAF 2. A animatronik, który od czasu do czasu pojawia się po lewej stronie, są różne spory pomiędzy tym, czy jest to Shadow Freddy albo Freddy. Ale moim zdaniem jest to Shadow Freddy. Nawet jeśli chodzi o pozycję, taką samą pozycję ma Shadow Freddy we FNAF-ie 2. Kolejne pytanie od Kacpra. Czym we FNAF 2 jest Shadow Bonnie i Shadow Freddy, a w innych FNAFach już nie? Nie licząc FNAF Ultimate Cast Night, tam jest Shadow Bonnie. Jeszcze możemy dodać, że w niektórych minigierkach, na przykład we FNAF 3, pojawia się Shadow Bonnie. Ale sam Shadow Freddy pokazuje się o wiele rzadziej w uniwersum FNAFa niż taki Shadow Bonnie. I nigdy Scott nie wytłumaczył, czym to jest spowodowane. Okej, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Wpadajcie na naszą grupę na Discordzie i widzimy się już w przyszłych materiałach. Więc na razie trzymajcie się i cześć!